Witam w sobotę 28 grudnia. Dziś poruszę taki temat: czy pan Jezus miał braci i siostry? Czyli inaczej, mówiąc, czy Maria, jego matka, oprócz tego, że urodziła syna Bożego, czy jeszcze miała inne dzieci? Ewangelicy są zdania, że tak. Natomiast katolicy uważają, że Maria urodziła tylko Pana Jezusa. Co na ten temat? Pewne wersety z Nowego Testamentu. Na początek Ewangelia według Mateusza, 13 rozdział, wersety 55 i 56. Jak Pan Jezus przybył do Nazaretu, proszę posłuchać, jak miejscowi zareagowali. Czyż nie jest to syn cieśli? Czyż matce jego nie jest na imię Maria, a braciom jego Jakub, Józef, Szymon i Juda? A siostry jego, czyż nie są wszystkie u nas? Skąd ma tedy to wszystko? Podobne słowa są w Ewangelii Marka, szósty rozdział, werset trzeci. Tutaj są wymienieni z imienia czterej przyrodni bracia Jezusa. Jakub, Józef, Szymon i Juda. No i miał co najmniej dwie przyrodnie siostry. Teraz przejdę do Ewangelii według Jana, siódmy rozdział, werset od 3 do 5. Tam jest rozmowa braci Pana Jezusa z Nim samym. Ewangelia Jana, siódmy rozdział od 3 do 5. Rzekli więc do Niego, do Jezusa, bracia jego odejdź stąd i idź do Judei żeby i uczniowie twoi widzieli dzieła które czynisz nikt bowiem nic skrytości nie czyni jeśli chce być znany skoro takie rzeczy czynisz daj się poznać światu bo nawet bracia jego nie wierzyli w niego pan Jezus jak miał ponad 30 lat to w tym momencie bracia jeszcze w niego nie wierzyli nie wierzyli że jest mesjaszem synem bożym Niektórzy mogą sugerować, że bracia to uczniowie. Ale tutaj w wersecie trzecim pisze tak. Rzekli więc do niego bracia jego, odejdź stąd, idź do Judei, żeby i uczniowie twoi widzieli dzieła, które czynisz. Czyli jest tu mowa i o braciach, i o uczniach. Czyli bracia nie mogą być tutaj uczniami Pana Jezusa. Nawiążę teraz do Ewangelii według Mateusza. Pierwszy rozdział, werset 25. Pisze tak. O Józepie i o Marii. Mateusza, pierwszy rozdział, 25 werset. Ale Józef nie obcował z nią, dopóki nie powiła syna, i nadał mu imię Jezus. Tak, dopóki Maria nie urodziła syna Bożego, Józef z nią nie obcował. Ale potem podjął z nią obcowanie, współżycie. No bo przecież Maria została żoną Józefa. I jeszcze chciałbym nawiązać do Ewangelii według Łukasza, drugi rozdział, werset siódmy. Tutaj o Marii pisze tak. I porodziła syna swego pierworodnego, i owinęła go w pieluszki. Porodziła, albo urodziła syna swego pierworodnego. Chodzi o narodziny Pana Jezusa. Pan Jezus jest nazwany pierworodnym. A jeżeli pierworodnym synem Marii, to znaczy, że Maria po narodzinach Jezusa musiała mieć jeszcze co najmniej jedno dziecko. Albo kilka. I tutaj z Ewangelii Mateusza, 13, rozdział 55, werset, wynika, że miała jeszcze co najmniej sześcioro dzieci: czterech synów i co najmniej dwie córki. Tak wspomniałem, ewangelicy czy wyznawcy innych religii są przekonani, że Maria miała dzieci. Yy, jeszcze chciałbym nawiązać do listu do Galacjan albo do Galatów. List Pawła do Galacjan. Pierwszy rozdział, werset. 19. I tutaj apostoł Paweł po swoim nawróceniu pisze tak. A innego z apostołów nie widziałem oprócz Jakuba, brata pańskiego. Jakub napisał jeden z listów. Ten list ma pięć rozdziałów. Był też starszym w zborze w Jerozolimie. Ale on tutaj nazywa Jakuba. Bratem pańskim. Gdyby to był kuzyn, jak niektórzy sugerują, to napisałby oprócz Jakuba, kuzyna pańskiego, ale jest oprócz Jakuba, brata pańskiego. Co prawda, w Biblii częściej jest słowo brat niż kuzyn, ale słowo kuzyn występuje w Piśmie Świętym i na potwierdzenie Chciałbym przeczytać list do Kolosan, czwarty rozdział, werset dziesiąty według Biblii tysiąclecia. Pozdrawia Was Arystarch, mój współwięzień, i Marek, kuzyn Barnaby, co do którego otrzymaliście zlecenia. Marek, ten, który napisał jedną z czterech Ewangelii. I on jest nazwany kuzynem Barnaby. Nie bratem, ale Marek, kuzyn Barnaby. Więc w Piśmie Świętym występuje słowo kuzyn, to jest kuzyn, jeżeli brat, to brat. I Jeszcze mam do przeczytania list Judy. I list Judy, pierwszy werset. Jak tutaj Juda się przedstawia? Juda, sługa Jezusa Chrystusa. A brat Jakuba, to powołanych w Bogu Ojcu Miłowanych, a dla Jezusa Chrystusa zachowanych, nazywa siebie bratem Jakuba. No, skoro w Ewangelii Mateusza, 13 rozdział, 55 werset, jest tam wspomniane, że Juda jest nazwany bratem Jakuba, no to nie mówmy, że tu chodzi o słowo kuzyn, bo Juda naprawdę był bratem Jakuba. A skoro w Ewangelii Mateusza 13:55 ta czwórka jest nazwana braćmi Jezusa Chrystusa. No to bądźmy konsekwentni i uznajmy fakt, że to byli bracia Pana Jezusa. Co prawda, przyrodni, ale bracia. Jeszcze jeden ciekawy argument. Wiemy, że Jezus był synem Marii. Niektórzy twierdzą, że Józef miał czterech synów i co najmniej dwie córki z pierwszego małżeństwa. No to traci sens nazywanie synów tylko Józefa, ale nie Marii. Nazywanie ich braćmi Pana Jezusa, który miał tylko ziemską matkę, Marię. Co prawda, w Piśmie Świętym nie ma takich słów, że Józef, Jakub, Juda, Szymon byli nazwani synami Marii. Przyznaję, nie ma takich słów w Nowym Testamencie, ale nie ma też takich słów, że tych czterech mężczyzn są nazwani synami Józefa. No a przecież czyjimi synami no muszą być. Więc skoro są nazwani braćmi Jezusa Chrystusa, więc te, tych czterech mężczyzn i co najmniej dwie kobiety muszą mieć dwóch wspólnych rodziców albo przynajmniej jedno, jedno, jednego wspólnego rodzica. I wielu jest zdania, że Pan Jezus Jakub, Juda, Szymon Józef i te dwie wspomniane kobiety, siostry, miały wspólną matkę, Marię. Natomiast Pan Jezus nie miał ziemskiego ojca, ale te co najmniej sześć osób ich ojcem był Józef. Ciekawe, że Pan Jezus miał kuzynów. Na przykład takimi kuzynami byli Jakub i Jan. Jakub, apostoł, Jan, też apostoł i ewangelista. Nie mylić tego Jakuba z bratem pańskim. Biblia mówi, że Jakub i Jan byli synami Zebedeusza i kobiety Salome. Salome najprawdopodobniej była siostrą Marii. A więc Jezus miał co najmniej dwóch kuzynów, mógł też mieć kuzynki. Więc Biblia odróżnia: Jeżeli pisze brat, no to brat, jeżeli kuzyn, to kuzyn. Więc wielu ludzi wierzących jest przekonanych, że Pan Jezus miał przyrodnich braci, miał ich czworo i co najmniej dwie siostry. Serdecznie Was pozdrawiam, życzę Bożego Błogosławieństwa na dziś, na niedzielę i na kolejne dni jeszcze w tym roku i w nowym 2020 roku. Pozdrawiam serdecznie, Rysiek z Katowic.